taki troszeczkę materiał komiczny. Komiczny? Czy tragiczny? No, troszeczkę rodem z Barei. Piję kawę. Trucicielkę naszego klimatu, gdzie będzie wolno wypić tylko 3 filiżanki rocznie. Na talony. I na zasadzie, no cóż, pewnie nam zaproponują jakiś zamiennik, jakiś sztuczny, oczywiście smakowy, oczywiście na zasadzie ekologiczny, czyli wyprodukowany na bazie ropy naftowej. Jakoś to tak będzie, nie? Czy tworzyw sztucznych, czy innych barwników, dadzą nam taki jakiś ersatz. Ale no, tutaj mi się tak skojarzyło z tym, tak troszeczkę komicznie, kiedyś, a propos właśnie kawy. Czytałem taki dość duży artykuł, jak to Polacy sobie radzili w trakcie drugiej WŚ. W czasie generalnego gubernatorstwa, nazwijmy to w ten sposób, bo podobno te nie lubi słowa na W. No niech i tak będzie, mogą nie lubić, każdy wie o co chodzi. W każdym razie to tam było na zasadzie takie, do tego trzeba się przygotować, że no wynikało to pierwsza rzecz z innych czynników, przerwania sieci handlowych, gdzie do alianci no, zblokowali handel, panując jednak na morzach, pomimo tych ubotów, zblokowali handel III Rzeszy z krajami Ameryki Południowej, Afryki i tym podobne sprawy. Przerwane zostały te łańcuchy dostaw, tych nazwijmy to towarów egzotycznych, typu banany, pomarańcze, kawa. Pomarańcze to chyba mieli, ale z Hiszpanii. Aby musiał się troszeczkę z tym zapoznać, bo cytryny to tam chyba uprawiają i we Włoszech. No ale przyjmijmy banany i kawę. No i co się wtedy stało? No to było, można powiedzieć, w czasie konfliktu kinetycznego całkiem naturalne, że no były jakieś te zasoby, ale oczywiście nie dla Polaków, nie? No to co? Pierwsza rzecz, co się zrobiło? No, stare zapasy, zaczął się czarny rynek i kosmiczne ceny. Ale potem kolejnym elementem tegoż było na zasadzie takiej, że handel. I tam był, w tym artykule, ja już dobrze nie pamiętam, to tam nawet były przepisy na zasadzie, że do 3 razy fusy z kawy mogły być wykorzystane. Na koniec one były sprzedawane do cukierni, bo no, wtedy, naówczas nie było tych smaczków syntetycznych, kawowych i tym podobne sprawy, więc no, wykorzystywano do tego fusy. I oczywiście dalej starano się robić zamienniki kawy, czyli tam z żołędzi, z dębu, z czego jeszcze chyba. Owsa. Bym musiał gdzieś ten artykuł znaleźć. Ale to bardzo ciekawe, bo zaczęła się kreatywność ludzka w tej dziedzinie i na zasadzie tworzenie nowych przepisów, żeby smak i właściwości były jak najbardziej do, nazwijmy to, kawy prawdziwej podobne. No, czeka nas coś takiego zapewne. No, tego już nie powstrzymamy. No i trzeba się cieszyć i delektować tym smakiem, bo alkohol nam zostawia i wszelakie konopie. Ale pewne używki, nazwijmy to w ten sposób, będą naprawdę
odcinane. No, że żyliśmy w czasach luksusu. Wiecie, ja to 15 lat przeżyłem w czasie komuny, gdzie to pomarańcze i banany to gdzieś tam przy świętach można było gdzieś dostać. Ale ej, to nie zawsze. Kawa prawdziwa to niekiedy była gdzieś tam sprzedawana, jeszcze pamiętam, zielona, że samemu się ją prażyło, żeby była zdatna do mielenia. Także mnie akurat to nie przeraża, ale czy wam to odpowiada? Będzie te latte sojowe, tak? Ja tego nigdy nie piłem, ale jak słyszę soja, to mnie aż dreszcze biorą. Czy to może być dobre? Kwestia smaku i kwestia przyzwyczajenia, bo to też dużo znaczy. W każdym razie cieszmy się tymi przyjemnościami, bo tak szybko odchodzą. Oczywiście w imię nowoczesności, w imię dobra, w imię planety. No, same dobro nas spotyka.